Ale na pewno to, co mnie cechuje, to to, że nie ma cofania się. Nie ma możliwości, żeby nawet w najgorszych warunkach było powiedzenie: poddaję się, wychodzę. Nie ma takiej sytuacji. Że ja mówię to, co myślę. Znaczy, ja nie kalibruję, ja nie zastanawiam się nad niekorzyściami, które wytworzy mój przekaz. Dla mnie to jest obrzydliwe. Znaczy, jak ktoś mówi inną rzecz, niż chwilę wcześniej ze mną porozmawiał i prezentuje zupełnie inne poglądy nagle, bo on mierzy, waży i ocenia, czy ktoś go nie oceni. Miałem inny punkt widzenia od telewizji danej, to miałem 6 miesięcy zawiasów w telewizji publicznej ciągłej. Będzie. Były sytuacje, w której naprawdę najwyższe struktury w państwie decydowały, że Bartoszewicz ma się nie wypowiadać. Że odcinamy go. To, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje tutaj z nami, to jest rewolucja. Ale ja mam świadomość, że od pewnych środowisk nienawiść to jest tak mocna, że to jest niewyobrażalne. My musimy mieć te autorytety. Podważanie tych autorytetów, negowanie, zaburzanie, opluwanie, to jest straszne. Czy, drodzy Państwo, jeżeli my mamy skończyć w tym dresiarstwie obrzydliwym, w tej nijakości, w tej głupocie, która ma nas ogarnąć, to wszystko, to znaczy, by był koniec świata dla mnie. Dla mnie największą porażką był i coś, co czuję cały czas jako ból. Nie musicie głosować na tych samych prezydentów, nie musicie głosować na tych samych wójtów, nie musicie mieć ciągle tych samych marszałków. Ludzie, no ile można udawać, że cokolwiek robią? Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj Dowek, redakcja goniec.pl. Nowy format, podcast Komnata Tajemnic dzisiaj z Państwem i ze mną. Chyba Państwa ulubieniec Artur Bartoszewicz, doktor Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Włożono mnie w takie pudełko i powiedziano, że będzie fajnie. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno włożą tę czapkę na głowę, która tutaj odnosi się do pewnego komentarza z przednich materiałów. Tak, czapka jest wartością samą w sobie, chroni najważniejszy zasób, który mam, czyli głowę, a w niej mózg, więc jest elementem promocyjnym. To prawda, że pan czyta komentarze czasem pod materiałami? Tak, czasami zerknę i najbardziej mnie rozbawił komentarz, który ktoś stworzył. Nie pamiętam, bo powinien chyba zbierać to i nagradzać, bo tak jak domagam się sam nagród, więc powinien nagradzać. Gorąca krew Suwalszczyzny. Oto było najmocniejsze. Można sobie na stopkę w mailu gdzieś wpisać, tak, albo na wizytówkę. Nie, jak kiedyś tam będę startował, na przykład na prezydenta Organizacji Narodów Zjednoczonych, albo nie wiem, bo tam ludzie w różne miejsca mnie plasują, więc już próbuję was przebić, drodzy Państwo, i nie wiem, może szefa UEFA, nie wiem, no, to wtedy. Jak czytałem komentarze, to premier, prezydent. Tak, już wszystko było, różne propozycje padały i mi jest niezwykle miło za każdym razem, kiedy Państwo taką rzecz piszecie, tylko tak jak mówię, też takie pozycje, bo chcecie mi dać taką pozycję, która daje mnóstwo roboty z zero korzyści finansowych. Jakbyście tak powiedzieli, na przykład szef Orlenu, PZU, KGHM-u razem, nie wiem, no, zamiast Maska, żeby zarządzał jego firmą, to nie chcecie. Chcecie mnie plasować w takie miejsca, gdzie jest mnóstwo roboty, brudu i jeszcze wszyscy opluwają. To ja nie wiem, czy to jest takie przyjacielskie nastawienie. Szanowni Państwo, no i właśnie dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle. Zmienimy to podejście. Zmienimy to podejście, być może. Skupimy się nie tylko na tematach politycznych, a głównie na naszym gościu. No i właśnie... A tu ktoś przyjdzie, czy będziemy o mnie? O jednej osobie, okay, dobrze, Państwo. No to spróbujemy, dobrze. Znaczy, tak kolega więc... będzie próbował coś ze mnie wycisnąć. Zobaczymy, czy się uda. Tak więc ludzie zastanawiają się właśnie, oglądają pana wywiady. No ja bym nawet pana nazwał taką schodzącą gwiazdą internetu, biorąc schodzącą, pod uwagę... To jest biorąc schodzącą, pod uwagę, że, wiek, to jest schodząc. Pod uwagę, że ja czasami sobie wchodzę na tablicę i co chwila z różnych kanałów, nie tylko z Gońca. Widzę Artur Bartoszewicz. A czy te tablice widzicie, bo to mnie ciekawi. Dlatego, że już ostatnio w jednym programie była mowa o tablicach, ja wtedy zażądałem nagrody. I uważam, że ona jest stale aktualna, ale zmieniła się sytuacja od ostatniego programu. Bo pamiętacie Państwo, że domagałem się nagrody właśnie za bycie na tej tablicy. Nie wiem, gdzie te tablice są, tablice pamięci to gdzieś tam widocznie jest wyryte i jeżeli rzeczywiście jest tak wysoko, no to domagałem się nagrody. Wtedy była mowa o tych samych nagrodach, które są dla olimpijczyków w Paryżu. Była mowa o mieszkaniu 250 tysięcy.
diament i obraz. I wiecie, co było najbardziej interesujące, drodzy Państwo? Dostałem informację, taki message od jednego z artystów. Bardzo znanego malarza, który powiedział, że obraz otrzymam od niego. Szanowni Państwo, to jest. Ale to wpływ. Nie. To wpływ jest ogromny. Ja bardzo się cieszyłem, w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale drodzy Państwo, diament, mieszkanie i 250 zostało. Tysięcy. Jeszcze czeka, więc. A lista się może poszerzyć. Jubilerzy powinni zastanowić się nad sobą i może, prawda, diament. Deweloperzy, mieszkanie, a bankersi 250 tysięcy. To szanowni Państwo, cały czas wszystko jest. Cały czas czekamy, drodzy Państwo, wszystko jest w grze, a ja będę rzeczywiście powinienem wpisywać te różne komentarze takie pozytywne, niezwykle ciepłe i takie kształtujące opis mojej osoby. Bardzo dużo z Suwalszczyzny osób się ujawniło, bo tak zwane, jak to popularnie się mówi, ziomki się odezwały i każdy, kto z Suwalszczyzny pochodzi, bardzo się silnie identyfikuje ze mną i mówi, że to nareszcie, bo to Suwalszczyzna. To się bardzo cieszę. Suwalszczyzna i Suwałki górą. To, szanowni Państwo. Ale nie jesteśmy przeciwko żadnemu Suwalszczyzna, regionowi. Suwalszczyzna, Podlasie. No Podlasie to nie, to proszę nie mieszać. To nie mieszać to jednym z drugim. Znaczy, my jesteśmy w województwie podlaskim, to prawda, ale Suwalszczyzna jest taką krainą. Czyli Wigry, a nie Jagiellonia. Tak. Znaczy nie to, że ja bym był przeciwko komukolwiek, ale chodzi o to, że Wigry jako jezioro to my. To jest ważne uściślenie. Szanowni Państwo, no to biorąc pod uwagę tę samą popularność, tyle ile też pytań pojawia, tak? Nominacji na różne stanowiska. Tak, same nominacje. I sugestii też, co pan powinien zrobić, czego pan nie powinien tak, robić. Tak, w ogóle bardzo dużo porad dostaję. To jest niesamowite, ale są też takie osoby, które potrafią do mnie zadzwonić i też mi powiedzieć, co ja powinienem mówić. To jest też niesamowite, bo to mi przypomina moje relacje z moimi dziećmi. One też przez całe życie mi mówią, co ja powinienem robić, mówić lub jak się zachowywać, bo niczego nie ogarniam. Także to jest fajne, Państwo. To jest fajne, po prostu to ludzie taka ogromna chcą poradnia, doradzić, rozumiem. Tak ogólnie poradnie, stają się takim podmiotem porad i to jest niezwykle ciekawe. Zadajmy pytanie o meritum w związku z tym. Kim jest w ogóle Artur Bartoszewicz, jaka jest jego historia? Jak on tu się znalazł w tym studiu? Znaczy, normalnie przyszedłem, drodzy Państwo, zaparkowałem samochód, bo zostałem zaproszony, przyszedłem i jestem. Jak zostałem doktorem ekonomii, a to jest ciekawa rzecz. Tak byśmy chcieli rzeczywiście coś powiedzieć, to ja tak bardzo to ja chciałem być lekarzem. O jest, jak mi się chciało być lekarzem. Bo jak byłem dzieckiem, to bardzo, dzieckiem, młodym człowiekiem, bardzo zafascynowała mnie postać profesora Religi. Religa był takim niezwykle dużym film autorytetem. Bogowie. Tak, nie, to też. Bogowie, to proszę, dziś to Bogowie film, a jak ja byłem młody, to było bardzo, bardzo dawno. Mówimy o 40 latach wcześniej. Ale teraz dzisiaj dużo ludzi mogło zobaczyć dzięki temu filmowi cała historia została przypomniana. Tak, no i teraz niestety w moim życiu było takie zdarzenie, że był wypadek i byłem wyłączony troszeczkę z życia i jak już wróciłem do szkoły, to stwierdziłem, że chyba nie zdążę się do matury przygotować i do egzaminów na studia medyczne, no i pojechałem zdawać na studia ekonomiczne, no bo równocześnie jakieś tam działania takie związane z transformacją zmusiły moją rodzinę do tego, że zaczęliśmy w biznesie funkcjonować, no więc to spowodowało, że jakieś takie zainteresowanie ekonomią się ujawniło, taką biznesową ekonomią, bardziej biznesem niż ekonomią, no ale jak stałem na studia, no to już w Gdańsku zafunkcjonowałem. 5 lat tam studiów i potem decyzja o tym, żeby przyjechać do Warszawy po doktorat. Gdzieś tam padły jakieś, pewno w jakichś rozmowach sugestie. Stwierdziłem, że jak doktorat z ekonomii, no to w rankingach w najlepszą szkołę ekonomiczną wówczas była Szkoła Główna Handlowa, więc stwierdziłem, że jak już robić, to w Szkole Głównej, więc przyjechałem. Ale o tym można mówić bardzo długo, bo to są niezwykle ciekawe historie, jak to było. Znaczy, dla mnie może warto powiedzieć, bo to ja w ogóle funkcjonuję w życiu na autorytetach. Te autorytety mnie kształtują, pewni ludzie, których spotykam na różnych etapach swojego życia są decydujący. I na pewno w czasie studiów był taki okres, w którym się bardzo, bardzo polityką interesowałem i tam poznałem dwie osoby. Właśnie profesora Religę wreszcie poznałem, z którym przyjaźniłem się do końca jego życia. Długie lata. Byłem jego asystentem, zarówno posła, senatora, jak i takim doradcą, kiedy został ministrem zdrowia, a byłem też asystentem Lecha Wałęsy,
na studiach, więc też taka ciekawa rzecz, koniec studiów. I potem stamtąd już pojechałem do Warszawy, do zdawać egzaminy na studia doktoranckie. Znaczy, nawet nie wiedziałem, że takie egzaminy są. Ja po prostu przyjechałem na rozmowę i wielka przychylność profesora świętej pamięci Stacewicza spowodowała, że uwierzył w chłopaka z Suwalszczyzny i dał szansę. A potem to już są studia, potem są jest okres po studiach, pisanie doktoratu. No i tak się stało. A potem obrona. Udało się wszystko. Czyli gorąca krew się przydała. Gorąca krew się przydała wielokrotnie w życiu. Wielokrotnie w życiu, bo ta gorąca krew to jest taki symbol. Znaczy, bardziej mnie obrazuje chyba to, co mój ojciec tam nie mówi, granat zaczepny, znaczy, który taka logika, że dopóki się mnie nie zaczepi, można żyć spokojnie. Jak się zaczepi, no to już zaczyna być kłopot i ten sposób komunikacji był chyba od dziecka, więc to mnie w jakiś sposób kształtowało, ale na pewno to, co mnie cechuje, to, że nie ma cofania się. Nie ma możliwości, żeby nawet w najgorszych warunkach było powiedzenie, poddaję się, wychodzę. Nie ma takiej sytuacji. To właśnie też w kontekście tej gorącej krwi i tego sposobu wyrazu, jakbym to nazwał, bo pan w wywiadach, też mogłem to obserwować dość z bliska, mam wrażenie, wkłada dość sporo emocji, ekspresji. Nie ma takich, bym powiedział, nie ma takiego lania wody. W sensie to są raczej stanowcze określenia, niektórzy by powiedzieli radykalne, i to są opinie dość stanowcze. Znaczy mi to znaczy, może nie stanowcze, bo na pewno moja postawa życiowa jest taka, że ja jestem bardzo jednoznaczny, więc jakby nie lubię takich sytuacji, w której z uwagi na poprawność polityczną czegoś nie można powiedzieć i wydaje się, że to jest tym głównym, tą główną różnicą w stosunku do innych osób komunikujących się ze światem. To przez wiele lat przeszkadzało, dlatego że ludzie nie lubią czy nie do końca akceptują takiego sposobu wyrażania, kiedy jednoznacznie mówisz, że coś jest czarne lub coś jest białe. Ciężko to się znosi. Raczej takie udawanie i łagodne podejście do życia było promowane, ale ja jakoś się w tym nie mieściłem, więc to też z wiekiem się inaczej u mnie ukształtowało, dlatego że, drodzy Państwo, no ja wyglądam jak wyglądam i często mówicie, że troszeczkę nie pasuje do wieku, w którym mam, bo ja mam 50 lat, ale proszę sobie wyobrazić, jak wyglądał Bartoszewicz, kiedy miał 25 lat, więc było bardzo źle. W tym sensie źle, że ja wyglądam jak dziecko, no i to był ogromny problem. Baby face, jak to się dookreślało, więc z czasem nabywało się takiego wizerunku, który spowodował, że ludzie zaczęli uznawać, chociaż przez długi czas był ogromny problem, kiedy ja musiałem mówić, że ja mam tyle i tyle lat, żeby ktoś w ogóle chciał ze mną rozmawiać, więc takie ciągłe udowadnianie, że nie można mnie wypchnąć z jakiejś przestrzeni tylko dlatego, że ktoś mnie pozycjonuje jako podrostka, więc to takie było uciążliwe. A dzisiaj to jest inaczej. Dzisiaj się całkowicie zmieniło i rzeczywiście raczej punktuje, bo wiedza, którą się zgromadziło, zdrowie psychiczne i fizyczne, które się utrzymało, aparycja, to wszystko jest pozytywnie odbierane, więc wydaje mi się, że czasami dla tych wszystkich młodych ludzi, których spotykam i mówię wyraźnie, że zobaczcie, no macie dzisiaj problemy, bo wyglądacie bardzo młodo i ciężko wam w życiu jest często, ze względu na to, że ktoś inny wydaje się idzie szybciej i sprawniej, to mówię, jak przyjdzie taki moment, kiedy zobaczycie, że to wszystko się odmieni i będzie działało na waszą korzyść, jeżeli dobrze nad tym popracujecie. I tak chyba jest. Szanowni Państwo, no możliwe, że często pytano doktora Bartoszewicza o dowód, być może, ale, ja mam, młody, ale tak. w kontekście jeszcze pana opinii, no bo one są radykalne, a z drugiej strony one przyciągają bardzo dużą ilość osób. Materiały z panem raczej się słabo nie oglądają, raczej przyciągają uwagę. Raczej też
Pomijając te komentarze, to one są w dużej mierze pozytywne i też weźmy pod uwagę to, że ci ludzie, ja mam wrażenie, że traktują pana z pewną estymą, też nominując pana na stanowiska, na które no, większość ludzie polityków mają marzy, tak ludzie, chcieliby być premierami, prezydentami, namawiają pana, żeby pan partię założył, tak, ruszył do polityki. Tak, żeby w ogóle zarządzał państwem. No, ale właśnie z drugiej strony pan nigdy nie był tak, w sensie, pan nie jest politykiem zawodowo, w żadnym nie. stopniu. Znaczy, no i teraz, ja przez te 25 lat swojej takiej pan aktywności... Pan dzisiaj był obok, dziś w życiu publicznym. I mi się bardzo łatwo komunikuje o tej sferze, bo ja ją obserwowałem, ja byłem uczestnikiem różnego rodzaju zdarzeń. W drugiej, trzeciej linii widziałem te zdarzenia, spotkałem i poznałem bardzo dużo ludzi, którzy czy obecnie pełnią różne funkcje, czy pełnili. Więc dla mnie, ja nie mam żadnego problemu, bardzo często ludzie mają takie wyobrażenie, prezydent, premier, król, to jest coś nadzwyczajnego. Dla mnie to są zwykli ludzie, bo ja przywykłem. Ja funkcjonowałem w tym otoczeniu, na mnie nie ma żadnego problemu. To, co pan zauważa, że sposób komunikacji, on jest dobrze przyjmowany przez ludzi, dlatego, że ja mam niestety tą wadę, czy zaletę, albo chyba raczej wadę, bo to kosztuje mnie często pojawienie się następnego wroga w moim życiu, że ja mówię to, co myślę. Znaczy, ja nie kalibruję, ja nie zastanawiam się nad niekorzyściami, które wytworzy mój przekaz. Nie ważę, nie mierzę tego, więc jakby to powoduje, że prawdopodobnie z tego powodu ludzie traktują to jako normalne, prawdziwe i też, co ciekawe, bo ja dużo spotkań mam, zresztą też się poznaliśmy na zupełnie innej przestrzeni, tak, jako młody człowiek, pan był na spotkaniach studenckich i to ludzie często mówią, że to jest dokładnie to samo, to znaczy spotkać mnie na ulicy, czy w kawiarni i ze mną porozmawiać i w programie, to jest dokładnie to samo, taki sam człowiek. Przyjdę na wykład, jestem taki sam. I ostatnio byłem na takim spotkaniu jednego z klubów dyskusyjnych i ludzie powiedzieli, nie zawiedliśmy się, bo często widzą ludzi, którzy w mediach zachowują się zupełnie inaczej, przyjmują pewne formy, maski, grają, a w życiu prywatnym są zupełnie innymi ludźmi. Ja nie ma różnicy między tym, jak ja zachowuję się, kiedy kamera jest włączona lub jest wyłączona, więc to chyba jest cenione i ja też bardzo lubiłem takich ludzi w ten sposób. Profesor Religa był właśnie taki. Profesor Modzelewski jest dokładnie taki. Profesor Mączyńska. Ja mówię o tych nazwiskach, bo dla mnie są to autorytety, bo powiedziałem, że o autorytetach troszeczkę porozmawiamy. To są kapitalni ludzie, którymi prywatnie, publicznie, przed kamerami, oni są dokładnie tacy sami. Tak samo normalnie. Nie grają w żadnym momencie, bo największym paskudztwem, które media nam dają, to jest to, że ludzie uważają, że przed kamerą trzeba grać. Czyli nagle... Jedno wielkie teatrum po prostu. Teatrum, dokładnie. Dla mnie to jest obrzydliwe. Znaczy, jak ktoś mówi inną rzecz, niż chwilę wcześniej ze mną porozmawiał i prezentuje zupełnie inne poglądy nagle, bo on mierzy, waży i ocenia, czy ktoś go nie oceni, czy on nie straci, to nie wypowiadaj się, czy to w ogóle nie mów. To jeżeli boisz się i ja mówię, masz cykora tylko dlatego, że kamera jest włączona, to tego nie mów. Więc wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, za to ludzie cenią, bo ja mówię w tym kontekście, bo ja cenię też tego typu postawy, więc zakładam, że ludzie oddają tego typu ocenę. A ja zawsze wielokrotnie powtarzałem, że to nie jest tak, że ja oczekuję, że wszyscy się będą ze mną zgadzać. Przeciwnie, bardzo lubię, jak ktoś ma inny pogląd i mówi, że coś innego by powiedział, albo ma zupełnie inną ocenę. Wczoraj byłem na takim klubie, w który chodzę i jestem uczestnikiem od kilku lat. To jest klub Konsens, gdzie spotykamy się tam jest ponad 40, około 400 osób, które spotykają się co jakiś czas, 2-3 tygodnie, czasami na miesiąc, raz czasami rzadziej, raz na 2 miesiące. Ale spotykamy się i to są osoby z różnych opcji politycznych. I najpiękniejsze, co wczoraj kolejne spotkanie było, tam na sali były naprawdę odmienne poglądy. Nikt na nikogo nie warczał, nikt na nikogo nie krzyczał, nikt nie podnosił głosu, nikt nikogo nie pouczał, nikt nie próbował nikogo przekonać do własnych racji, tylko dyskutowaliśmy, pokazywaliśmy swój punkt widzenia na różne tematy i to było niesamowite. Znaczy pokazało, że to
te wojenki, te plemiona, o których bardzo często rozmawiamy w naszych programach, one mogą jakby być wyłączone z kontekstu, kiedy ludzie ze sobą siądą, kiedy ludzie siebie szanują i nie próbują zmienić świata tu i teraz, tylko po prostu chcą poznać pogląd drugiego człowieka i chcą zrozumieć, dlaczego ten drugi człowiek inaczej myśli. I to jest super. Można z tego wyciągnąć wniosek, że nasza polityka może być inna, nasze życie publiczne może wyglądać inaczej. No i teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie wezwania do boju, Bartoszewicz na premiera, Bartoszewicz na prezydenta, na posła, na prezesa partii, na cokolwiek, jakąkolwiek funkcję. Prezes NBP-u na przykład by było fajne, dobre zarobki. Orlenu, jak pan już wspomniał. Orlenu. KGHM-u. Nie, na Orlenu to nie, ale prezes NBP to... Ale tak na serię, biorąc pod uwagę. Teraz myśli, że konkurencję wytwarzam. A kiedyś jeszcze ma trochę czasu konstytucyjnie gwarantowanego. Dokładnie, niech tam się więc trzyma spokojnie. Ale w kontekście właśnie samego motywu Bartoszewicz do polityki, czy w pana głowie to kiełkuje, bo pan też na wywiadach mówił, że żeby iść do polityki trzeba mieć odpowiednią dojrzałość, format, żeby to rzeczywiście coś osiągnąć. Oczywiście. Tak, znaczy ja wychodzę z założenia, że i wielokrotnie o tym też mówiliśmy, te formaty są istotne. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma być prezydentem, premierem, to ten format w pełni musi być ukształtowany. Dlatego też ja odbieram te sygnały, które państwo piszecie o tym, że widzicie mnie, to znaczy, że widzicie ten format. Znaczy, dla mnie to jest bardzo miłe, że traktujecie to w ten sposób. Wie pan, to nie jest tak, panie rektorze, że człowiek jest wyizolowany, albo wejście do polityki to jest taki moment, w którym człowiek coś zaczyna. Danego dnia wychodzi z domu i stwierdza, jestem w polityce. Nie. Znaczy, ja powiedziałem, ja od 25 lat krążę wokół tego świata, w większym lub mniejszym stopniu nawet mam wpływ na różne rzeczy, które się w Polsce odbywają. Czy ja chcę być takim politykiem wybieralnym? O, to jest decydujące. Znaczy to, czy takim, który stanie do rywalizacji o głosy wyborców? No był taki premier, który został wybrany, że tak powiem, nie głosami wyborców, a wolą partii, czy to ale to rządzącej partii, no to na przykład Mateusz Morawiecki. No tak, ale mi chodzi o sam fakt, znaczy politykiem. To, że ludzie stają do wyborów, tak, wyborów samorządowych czy wyborów parlamentarnych, nie wiem, to znaczy nie mam jeszcze takiego pędu wewnętrznego, że chciałbym się poddać ocenie, może też w moim przekonaniu jeszcze za mało ważę, czyli to, co się dzieje od lat, bo to nie jest, państwo mnie widzą oczywiście w internecie od jakiegoś czasu, ale ja swoją aktywność w różnych obszarach prowadzę wiele lat, więc może to będzie taki moment, kiedy poczuję, że rzeczywiście mam, że ludzie słuchają i coś się zmienia dzięki moim słowom. Nie uważa słowom. Pan, że właśnie to też może być taka nawet zbyt duża asekuracja, biorąc pod uwagę też, czy pana głosy krytyczne wobec klasy politycznej, czy wiele innych głosów. No nie, proszę mnie w ogóle w Polsce, bo to jest na zasadzie, ale w ogóle w Polsce, polskie powiedzenie, takie, co cykor jesteś. Ale nie, no, to jest proste pytanie, no bo chodzi bardziej o to, że polskie społeczeństwo, jak patrzy na klasę polityczną, to nie myśli sobie, ale debeściaki. Najlepsi oczywiście. Z najlepszych, elita, orły. Ale to nie chodzi o to, że ja uważam, że ja potrzebuję jakiegoś wymasowania mnie i powiedzenia, weź Bartoszewicz, prosimy ciebie i tak dalej. Nie, ja w jakiś sposób również testuję moje słowa i wagę moich słów i to, czy coś potrafię uruchomić, czy coś potrafię wstrzymać. No, ten język, którym się posługuję, on jest trudnym językiem, ciężkim językiem. Zastanawiam się, ilu będzie mieli naśladowców, czy będę miał naśladowców tego typu przekazu, bo to jest naturalne. Czyli jeżeli rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że to w internecie buduje, to jestem przekonany, że takich udających Bartoszewicza z językiem jego będzie za chwilę się pojawiać kilka osób, którzy będą uważali, że ta jednoznaczność będzie ich kreowała, prawda? Ale dla mnie najważniejsze jest to, co mówię w kontekście możliwości zmiany pewnych rzeczy, czy wpływu na coś. Czyli jeżeli ostatnio bardzo mocno uderzyłem w ten problem wynoszenia dzieci i młodzieży ponad ich realną zasadność społeczną, to zobaczymy. To znaczy zobaczymy, czy te moje słowa zaważą, bo ja mam masę, naprawdę masę bardzo dobrego sygnału zwrotnego, który od wielkich autorytetów dla mnie.
ludzi, których ja bardzo, bardzo, poza ludźmi, których nie znam, którzy piszą, że mówią dobrze, że to powiedziałeś, że trzeba tak mówić i dobrze, że miałeś odwagę to powiedzieć, tak te największe autorytety, które gdzieś tam w przestrzeni mam, one też to powiedziały, to znaczy, że może warto jest, żeby w Polsce w pewnej chwili zacząć mówić o rzeczach, których się próbuje nie mówić, albo udaje się, że właśnie to jest nie wypada, że już to zostało zawłaszczone, no że ten mainstream to ułożył. Pan mógł znaleźć taką też poniekąd, nawet może przez przypadek, swoją niszę, bo po latach też takiej poprawności politycznej, ja tu nie mówię tylko o tym, o czym wolno mówić, ale nie mówić, ale też w sposobie wypowiadania, takiego, ja bym to nazwał nawet brzydko memłania polityków czasami. Dokładnie. To może jak ktoś zaczyna mówić trochę inny sposób, to staje się to bardzo atrakcyjne dla ludzi. No tak, no drodzy Państwo, no to mam przykład. Ostatnio ten, byłem w takim, na takim spotkaniu, które mi bardzo zaskoczyło w kontekście samej formy, bo sam zaproszony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby jeden z polityków zadzwonił do mnie i zapytał się, czy ja nie podyskutuję na temat CPK-u. Zapytałem się, jak to będzie wyglądało, powiedział, że eksperci przyjdą i tam były minister Horała i zrobi wprowadzenie, będzie. A potem się okazuje, wchodzę na salę i że to jest troszeczkę inaczej, znaczy, że jest troszeczkę więcej polityków niż ekspertów, a na salę wchodzi premier Kaczyński i premier Morawiecki, tak? Ale ja znowu dostaję mikrofon i ja mówię to, co uznaję, nie dlatego, że jestem w danym miejscu, tylko co uważam, że powinno się powiedzieć wobec takiego projektu, jakim jest CPK, ale też podkreślam na samym początku, po pierwsze, że ja usiądę z każdą partią do rozmowy, bo traktuję siebie jako eksperta, nie polityka, więc ja nie jestem hermetyczny, nie dam się zamknąć w jakąśkolwiek przestrzeń, bo ktoś chce mnie potraktować, wykorzystać i w jakiś sposób zaszufladkować, ale też na końcu powiedziałem o istotności tego projektu i problemu z tym projektem w kontekście całej walki plemiennej, którą mamy. No i co? I politycy potem na to reagowali. Politycy próbowali złapać w tym problem. Premier Kaczyński nawiązał do tego, podkreślając znowu tą wojnę, którą wytwarzają i to, że moje definiowanie plemienności spłyca to, co rzeczywiście jest problemem. A ja uważam, że nie, że to jednak jest za mocne, co my robimy z przedsięwzięciami, które są strategiczne dla Rzeczpospolitej i nie powinno się w tą sferę znowu tej benzyny do ognia dolewać. Więc pokazuje tylko, że ten mój udział, czy ta moja aktywność, ona już jest, to znaczy ja w niej jestem, wokół tej polityki funkcjonuję. Jeszcze raz podkreślę, to, co może być dyskusyjne i co mogę rozważać, to jest kwestia wejścia w politykę poprzez proces wyborczy, czyli przeanalizowanie. No mamy przed sobą wybory samorządowe, mamy Parlament Europejski, mamy wybory prezydenckie. Nie zakładam, że wybory prezydenckie to już jest czas dla mnie, żeby w cokolwiek się pakować, tym bardziej, że uważam, że one są bardzo trudnymi wyborami. Duopol całkowity, ewentualnie nawet bym powiedział, że może tripol, w sensie dokładnie. Jeszcze może dojdzie Hołownia i będzie walka. Tak, będzie dziwny klimat. Zobaczymy, no, drodzy Państwo, są sytuacje, które mogą zmieniać i moje nastawienie i też wynikać to może z tego, z kim będzie się rozmawiać, o czym się będzie rozmawiać, ale też z sytuacji w Polsce. To znaczy, może zdarzyć się coś takiego, co spowoduje, że nie tylko ja, ale wielu ludzi stwierdzi, no dalej nie można pozwolić na to, co się dzieje. Panie trzeba doktorze, stanąć do wyborów. A tak wracając do pana osoby, bo mówi pan właśnie, że jest pan ekspertem, no poniekąd też akademikiem oczywiście. Obciążony tym, teraz z kolegów. W związku z tym, że mówi pan też 25 lat funkcjonowania wokół, czy w życiu publicznym, wokół polityki, wokół tego, co się dzieje.
pytanie, które się pojawia, dlaczego pan zdecydował się iść taką drogą też, no poniekąd wystawiania się na publiczną ocenę, mimo tego, że pan nie musi, w sensie pan też nie zarabia na wywiadach, pan nie zarabia na tym, że pan gdzieś wystąpi. Dobrze jest. Choć żąda pan nagród. Tak, ja żądam nagród, ale żądam, w cudzysłowie. Tak, ja nie mam korzyści jakby, z tego. To na pewno musi wynikać też z pewnych przekonań, z pewnych wartości. Z aktywności, znaczy z tego, że... Z czegoś, co siedzi w nas. Ja mam ogromną chęć, bo drodzy Państwo, takiej aktywności, bo ktoś powie polityka, czy polityka to tylko i wyłącznie jest to, co się odbywa w Sejmie, czy wokół tego Sejmu? Nie, to co robimy, to też jest polityka. No my kształtujemy punkt widzenia, ja się wypowiadam, co jakiś czas ktoś się odpowiada, w większym lub mniejszym znaczeniu ta osoba będzie miała jakby wpływ później na różnego rodzaju decyzje. Ja myślę, że moje wypowiedzi, ja mam tą pełną świadomość, na pewno kształtują wiele stanowisk wielu ludzi w Polsce dziś i kształtowały do tej pory. Myślę, że teraz jeszcze silniej. To może za pół roku będzie to taka duża siła, na co bardzo liczę, że nie będą tylko słuchać jakiegoś tam nagrania w internecie, tylko w pewnej chwili powiedzą, chodź usiądźmy i zastanówmy się, co możemy razem zrobić, albo jak możemy rozwiązać dany problem, bo to jest ważne, czy żebyśmy dali ludziom wypowiedzieć się i mogli ocenić ich zdolność do oceny poszczególnych sytuacji, dlatego ja bardzo doceniam dzisiaj internet i widzę, że w internecie jest masę bardzo mądrych ludzi, tych, którzy normalnie, do których nie słyszeliśmy, bo mainstreamowe telewizje dobierały sobie ekspertów, często takich samych i nam się, przepraszam. Bo telewizja miała tą przewagę, że mogła kreować ludzi. Mogła tak kreować eksperta, przekaz. Dokładnie. A internet potrafi ujawnić ludzi bardzo inteligentnych, bardzo mądrych, z dużym doświadczeniem, na których jest warto zauważyć. I ja mam nadzieję, że te osoby w pewnym momencie się spotkają, wejdą w coś, zrobią razem. Ja z Markiem Budziszem, który też jest bardzo aktywny w różnego rodzaju ocenach społeczno-politycznych, spotkałem się pierwszy raz w Konsensie, całkowicie przypadkiem. Później, teraz spotkaliśmy się na tym spotkaniu, gdzie też zostaliśmy zaproszeni jako eksperci do oceny CPK-u. Więc to jest tak, że to się zaczyna, to znaczy gdzieś tam ludzie, którzy się ujawniają ze swoimi kompetencjami, profesora Modzelewskiego, którego też znacie i drodzy Państwo, i widzicie, oglądacie na pewno w internecie, też poznałem, akurat to poznałem w ten sposób, że poszedłem do pana profesora i poprosiłem go o prostą rzecz, żeby, czy prosto z mojego punktu widzenia profesorowi to było na pewno zaskakujące. Ja po prostu poprosiłem o to, żeby raz na 2-3 tygodnie spotkał się ze mną i porozmawiał ze mną, bo dla mnie to jest ogromny autorytet i ja potrzebowałem takiego autorytetu po utracie innych osób, które były dla mnie autorytetami. Ja muszę mieć punkt odniesienia, muszę mieć możliwość rozmowy z kimś, kto ma większy umysł niż moje zdolności analityczne i umysłowe. Ja sobie wyszukuję takich osób i dzisiaj to jest profesor, między innymi profesor Modzelewski, ale przede wszystkim profesor Modzelewski. Miałem przyjemność wspaniałą rozmowę przeprowadzać z profesorem Żyżyńskim. Wspaniały ekonomista, naprawdę. To, co profesor Żyżyński przedstawił na jednej z konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, a później jak się dał mi szansę spotkać się z nim, jak ocenia świat, jak analizuje, no to jest cudowne. Profesor Mączyńska, której powiedziałem, to są ludzie tak wybitni i ja bym chciał, żebyście Państwo zauważyli te osoby, bo to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że to nie jest tak, że świat jest miałki, oparty na wypowiedziach często takiego pustostanu, przepraszam, tak powiem, ale takiego umysłu, który nic nie wnosi, a tylko sobie ubzdurał, taki uzurpator władzy, ubzdurał sobie, że on będzie zarządzał państwem, czy też chciał mieć wpływ na to. Mamy masę, naprawdę, mamy bardzo dużo mądrych ludzi w Polsce. I ja uważam, że to, że zaczęły się te kanały, te spotkania, że mi daliście szansę też na wypowiadanie się, to spowodowało, że ludzie też mnie zauważyli. A co, Bartoszewicza nie było rok, dwa, pięć temu? Mój mózg był inny? Nie.
Po prostu nie dawano mi możliwości zaprezentowania. Pan też mówił kiedyś o właśnie sytuacji bodajże w Polsacie w kontekście tych telewizji, tego, co się tam wydarzyło, tak na przykład, z tego, co przynajmniej pamiętam. No, ale to nie tylko Polsat, to różne telewizje. No, jak ja miałem inny punkt widzenia od telewizji danej, to miałem 6 miesięcy zawiasów w telewizji publicznej ciągłej, a wiele miesięcy było tak, że miałem na przykład 2 miesiące zawiasów i odwieszano mnie. To teraz Państwo sobie nie wyobrażacie. Tylko dlatego, że się powiedziało coś, co jest niezgodne z nurtem. W Polsacie to samo. Znaczy, jeżeli mówiłem rzeczy nieakceptowane, bo jakaś linia polityczna wtedy przyświecała, też mnie wyłączano. Teraz mnie włączono z powrotem od października, listopada. Nie wiem na nich długo, znaczy może się okazać, że ktoś twierdzi, że znowu Bartoszewicz jest niekoszerny. Różne emocje przyświecają decydentom, którzy mają prawo dopuścić do mikrofonu. Dlatego też cenię internet, bo nawet jeżeli Gońcowi coś do głowy strzeli, stwierdzi, że Bartoszewicz jest irracjonalny z waszego punktu widzenia, to będą inne kanały. Znaczy ja się nie boję, ale wy też w tym momencie musicie szanować drugą stronę, bo wiecie dokładnie, że tutaj się nie da tego zatrzymać. Nie da się powiedzieć, tak jak telewizji jednej, drugiej czy trzeciej tych tradycyjnych mediów, że można ciebie nie wpuścić do czegoś i cię odetniemy. To tak, ja byłem tak karany, no. Znaczy ktoś nagle, i to na poziomie premiera, ministrów podejmowane... No od YouTube'a się nie da odciąć, pan sobie sam może założyć kanał i mówić to ale, samo, ale co jeszcze mówi raz powtórzę, pan wszędzie. Były sytuacje, w której naprawdę najwyższe struktury w państwie decydowały, że Bartoszewicz ma się nie wypowiadać. Że odcinamy go. Nagle nie mogę nigdzie pójść. Tak wygląda Polska i tak wyglądała Polska. Dlatego też w moim przekonaniu to, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje tutaj z nami, to jest rewolucja. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Chcecie media publiczne, chcecie media niepubliczne, tradycyjne mnie odcinać? Róbcie to. Tylko na czym polega problem? Odcięły, w międzyczasie internet mnie zassał, zbudował zupełnie inną pozycję i nagle ci wszyscy wracają, bo widzą, że moja waga jest też istotna. Znaczy ja dla nich też zaczynam być istotny, bo ludzie chcą mnie słuchać. Telewizja zacznie się oglądać na internet. Ale momencie. Oczywiście, znaczy ja już się ogląda, oni analizują już kogo warto. Dlatego powiedziałem, mogą się obrażać, mogą próbować sterować za 6 miesięcy, może za 8, może za 10, to my z internetu będziemy decydować, a internet jest też o wiele bardziej dynamiczny, pójdziemy. W sensie tu są, czasami pojawiają się różne afery, nie, różne internet upadki, inną rzecz. Różne niesamowite wzloty nagle. To też, bo o tym za chwilę porozmawiamy, ale internet daje większą przestrzeń do powiedzenia. Znaczy nigdy nie miałem takich rozmów, które prowadzę z panem, prowadzę z innymi na innych kanałach, tak wolnych, to znaczy w tym sensie, że nie, że wolno ja mówię, tylko że ja mam prawo powiedzenia wszystkiego i nikt nie przerywa mi, nie neguje, możemy nawet nie zinscenizować teraz, a jak dostaję na przykład tę słuchawkę 30 sekund do końca. Panie Bartoszewicz, panu dziękujemy, jeszcze niech się wypowie ktoś tam i w ten sposób, w sensie jak to telewizji wygląda, telewizja, tak? Czyli na przykład tak w tych publicystycznych programach. Jak cokolwiek powiesz nie w tym kierunku, to można cuda zrobić i można mikrofon wyłączyć też. Tak, można ciebie zdjąć nagle i powiedzieć, że jest akurat konferencja prasowa premiera i koniec, i schodzimy, prawda? I nieraz miałem takie sytuacje. Nieraz miałem sytuacje, w której różne ważne wydarzenia zewnętrzne nagle ucinały mnie w trakcie wypowiedzenia swoich myśli, bo redaktorzy wiedzieli dokładnie, w którym kierunku ta myśl idzie już. I ona jest niebezpieczna, więc to jest, internet to jest zupełnie inne zjawisko. Ale też, znowu, bo to, co pan powiedział, jest bardzo ważne. Wchodząc w ten świat, trzeba mieć pełną świadomość, że ktoś kogoś kocha w danym momencie, ktoś kogoś może za chwilę nienawidzić. Ja powiedziałem, że każda moja wypowiedź zarówno tworzy pewną grupę ludzi, którzy akceptują, ale ja mam świadomość, że od pewnych środowisk nienawiść to jest tak mocna, że to jest niewyobrażalne. Znaczy dlatego, że podważam coś, zmieniam, zaburzam, mówię rzeczy, których nie powinno się mówić, a przecież powinna być cisza, danego tematu nie powinno być. Ale to też, internet też jest przestrzenią manipulacji, takiego zagrania. No,
dziękuję bardzo serdecznie, bo ja oglądałem film, który o mnie zrobiliście. Gdybym nie miał dystansu do siebie, no to człowiek mógłby pomyśleć, no zrobili mi krzywdę, tak, no bo różnie mogą reagować, ale ja to traktuję tego typu rzeczy jako taki element zdystansowania do człowieka i ostatecznie myślę sobie, no i co, no to jest, znaczy jest jakiś materiał nagrany i ktoś stwierdza, że moje życie jest dla kogoś ważne w wytłumaczeniu, kim jestem i jak to się stało lub jakie szkoły pokończyłem. Jeżeli kogoś to interesuje, to a z drugiej oczywiście strony w internecie też nic nie ginie, pamiętajmy o tym. No nie ginie i to właśnie dlatego, że nie ginie, to mnie troszeczkę tak pomyślałem sobie, że ten filmik to tak trochę może być prześmiewczy, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no dobrze, no chcieliście coś zrobić, zrobiliście, fajnie by było, żebyście poinformowali, że chcecie zrobić, ale z drugiej strony też pomyślałem sobie, jakbyście poinformowali i dali mi to pod ocenę, to znowu było to był elementem manipulacji, więc lepiej, żebyście to zrobiliście sami, to dobrze. Ja nie mam nic wspólnego, drodzy Państwo, co oni tam zrobili w tym Szanowni swoim państwo, filmiku. Beef w studiu. Tak, to róbcie sobie, co chcecie, ale to jest ich decyzja. Znaczy, ale też pod kątem osobiście inaczej na przykład bym opowiedział tego dystansu i w ogóle tego, jak politycy rozumieją i w ogóle osoby związane z debatą publiczną rozumieją internet, to nie ma pan wrażenia, że mamy trochę taką też, ja bym to nazwał może epokę, nie wiem, boomerów, dziadersów z ludźmi, którzy się w tym świetnie odnajdują, albo ludzi, którzy na przykład uprawiają politykę w taki, może nie stary, ale powiedział staromodny sposób i trochę też się nie odnajdują w tym świecie, że czasami też brakuje politykom trochę dystansu do siebie. Jakby no, trochę tych polityków potrafi zginąć w tym internecie, w takim sensie, że też nie robią takich na przykład zasięgów, gdzie na przykład w telewizji mówią, o warto go zaprosić, a na przykład w internecie jest przełożenie zupełnie innej, tak, tutaj nie ma go, nie, nie istnieje. No nie istnieje, tak to prawda. Czy nie wiem, dlaczego tak jest, że jedne osoby wejdą w daną przestrzeń, się w niej odnajdują, a inne giną, umierają. I ja myślę, że proszę Państwa, mi się wydaje, że internet jest niezwykle silnym termometrem. To znaczy, to jest taki termometr, który stale jest w gościu, którego oglądacie, bo jak powiedzieliśmy, w telewizji można zrobić różne rzeczy, można muzyczkę puścić, można obrazki dookoła, można próbować uwiarygodnić osobą, która usiądzie koło ciebie, a tutaj albo będę prawdziwy, albo będę absurdalny, jak przestanę was interesować, to tak się stanie, znaczy to bym na głowie stanął, no to niektórzy próbują i na głowie stawać i majtki zdejmować i też zainteresowania nie ma. Znaczy to tak jak w normalnych relacjach ludzkich, międzyludzkich. Ja podtrzymuję relacje z ludźmi, którzy są dla mnie interesujący, bo ważę, mierzę czas. Dla mnie czas jest najwyższą wartością. I dlatego też ja bardzo jestem pod wrażeniem tego, że państwo marnujecie na mnie czas swój. Specjalnie podkreślam, marnujecie. No bo przecież czas jako dobro rzadkie, nieodtwarzalne, no może być użyte raz. I państwo decydujecie się te pół godziny, godzina, czasami nawet półtorej, dwie godziny zużyć ten zasób na mnie. To jest dla mnie nadzwyczajne. Nadzwyczajne. Ja tylko się zastanawiam, bo tak bardzo często ludzie pytają, jak ty to spieniężasz? Ja mówię, kurczę, no nie mam jak to spieniężyć. Bo to jest problem, drodzy Państwo, tak się zastanawiałem, powinienem tu postawić taką tabliczkę z informacją o numerze konta i powiedzieć złotówka na Bartoszewicza. Ale są też inne, Patronite są, tak, Buy Me Coffee są, można... Tak? Dużo. Ale nie. Ale zobaczcie, wprowadźcie sobie, drodzy Państwo, numer konta albo na przykład numer SMS-a i złotówka. Złotówka jest żadną... Drodzy Państwo, jeżeli jest 300 tysięcy wyświetleń, drodzy Państwo, po jednym 300 tysięcy, ja bym był... Myślę, że bardzo szybko bym stał się jednym z najbogatszych ludzi w internecie, tych, którzy kreują wartość w internecie. Tylko problem polega na tym, że tak to nie działa. Znaczy, to też jest dla mnie oburzające jako człowieka, który w tej sferze internetowej funkcjonuje, bo jeżeli ktoś ma korzyść, to ten, który organizuje ten proces. Goniec. To wy macie korzyść, ktoś inny ma korzyść. No bo, ale ja to uznaję, znaczy ja wiem, że to są wasze koszty, to jest wasze przygotowanie procesu, to jest wasz marketing, ale system internetowy powinien widzieć tego, który rzeczywiście tą wartość kreuje, ten podmiot, który ten przekaz robi, więc, ale to musiała być ogromna rewolucja w internecie, żeśmy zauważyli tych ludzi, którzy ściągają... Próbują różni twórcy informacje.
zainteresowanie. Którzy tworzą różne informacje albo jakieś specyficzne tematy poruszają, bardzo czasami nawet niszowe, które nagle się wybijają przez to, że to jest ciekawie powiedziane. Budować patronajty właśnie, budować jakieś takie sposoby wsparcia, nie spieniężać tego też, nie chować za paywallem. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. No, ale powiedziałbym, ja bym nazwał zbiórką po polsku. No zbiórką. No, ale, czyli, ale, że widzowie, szanowni drodze, widzowie, wyobrażacie sobie, możecie stać moim patronem. No tak? Dobrze, ale wyobrażacie sobie, drodzy państwo, że ja otwieram konto ale na zbiórka.pl, nie chodzi o sam fakt tego nie procederu. Wiem, na czym. I bo, państwo, w sensie, znaczy, dla mnie no to, to nie jest chyba nic złego, znaczy, nie, ale w ogóle z drugiej strony nie ma też zbyt wielu chętnych zazwyczaj. Nawet jak coś jest popularne, to w ogóle w Polsce jest też taka, ma takie mam wrażenie, kultura, że informacja, za darmo. Jakościowe media, tak, to tak, powinno być za darmo. Dokładnie. Ja uważam, że mówię obejrzenie o tym, reklamy państwo, to już jest dużo. Mówię o tym, żebyśmy szanowali media, które są tworzone, bo ja oczywiście prowokacyjnie mówię o sobie, ale mówię w kontekście tego, że na wielu stacjach, wielu mediach ja się pokazuję, ja bym chciał, żeby te media się rozwijały. Znaczy, ja bym chciał, żebyście widzieli te media, tego Gońca, ten Wnet, te inne kanały, Misja Biznes, czy gdziekolwiek znajdziecie, bo to jest ważne. Znaczy, ci ludzie tworzą, robią bardzo fajną robotę. Znaczy, dają właśnie przestrzeń dla takich ludzi jak ja do zaistnienia, do powiedzenia. Ja bym chciał, żeby takich ludzi było jak najwięcej, żebyście wy też tworzyli różnorodność, znaczy, żebyście nie przyzwyczajali się za mocno. Może mnie za dużo jest i trzeba, staram się robić co jakiś czas przerwy, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi, których trzeba pokazać. Trzeba pokazać, trzeba dać im prawo do powiedzenia. To, że ja mam specyficzny sposób mówienia, mam to co profesor Modzelewski bardzo często mówi, mam moc mówienia. Znaczy, ja powiem w taki sposób, że ludzie rzeczywiście to usłyszą i to do nich dojdzie. Ale jest masę ludzi, którym trzeba dać tą przestrzeń, żeby oni tą moc uzyskali, a wtedy zobaczycie państwo, jak Polska się zmieni. Znaczy, jak będzie nam łatwiej funkcjonować nie w pustostanie i nie w pustakach, które nas otaczają, tylko w pełnym wymiarze wartości, jakości, w doświadczeniu, w wartościach, w etyce, we wrażliwościach. Tacy ludzie są, ja bardzo dużo, każdy z nas ich też na pewno w otoczeniu macie, tylko my musimy dać tym ludziom wyjść i to może wówczas, drodzy państwo, będzie przed wyborami kolejnymi, będzie po prostu ustawimy listę internet, a może było warto zrobić, lista wyborcza internet. Polska partia internetowa. Nie Polska partia internetowa, lista wyborcza internet, po prostu tak ją nazwać i ludzi z internetu pokazać. Ja na przykład, drodzy państwo, tak patrząc na te rankingi zaufania. Ja domagam się, drodzy państwo, sprawdzenia z tymi wszystkimi liderami, których sprawdzają te agencje, Bartoszewicza. Napiszcie nazwisko Bartoszewicz. Zobaczymy. Zobaczymy, czy te Trzaskowskie, mówię w liczbie mnogiej, bo to Morawieckie, tak, Dudy, te Tuski, Kosiniakie, Kamysze, Hołownie, Biedronie, Bosaki. Dokładnie. Czy one wytrzymałyby nagle ze zderzeniem z Bartoszewiczami, w cudzysłowie, z takimi ludźmi, których nigdy się nie bierze w rankingach i twierdzi się, wmawia nam cały czas, że tylko tamci funkcjonują, że to tamci mają zaufanie. To spróbujcie agencje te badawcze chociaż raz sprawdzić i zderzyć tych kilka nazwisk z internetu i zderzyć z tamtymi nazwiskami. Może się okazać, że będziemy mocno zaskoczeni, bo nagle okazał i bardzo bym chciał, naprawdę bardzo bym chciał, nie dlatego, że mam z tym ambicje jakieś związane, tylko chciałbym, żeby nagle się okazało, że jakiś człowiek w internecie ma 80% albo 90% zaufania i nagle takie hasła, które są absurdalne dla mnie, ostatnio Hołowni była takie w jednym z chyba w Onecie, w artykule, rekordowe zaufanie. Co to jest w ogóle? Co to jest za pompowanie ciągłe jakiegoś człowieka i twierdzenie, wmawianie nam, że ktoś jest nadzwyczajny? Zderzcie go z ludźmi, którzy mają realne zaufanie w różnych miejscach. I nagle chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby pojawiły się 3-4 nazwiska, które mają na 89% czy 99% zaufania, tam błąd statystyczny by tylko upadł, i okazałoby się, że ci, których nam ciągle wpychają i wmawiają nam, że ci ludzie są o jakiejkolwiek wartości, że nie są bez żadnej wartości. Chciałbym. Dajmy klapsa, drodzy państwo. Jako społeczeństwo zorganizujmy się w tym zakresie. Nadajcie siłę ludziom, których cenicie, a potem, nie wiem, no,
w jakiś sposób trzeba będzie zmusić te agencje do zderzenia, do zaistnienia na tych listach, których się pytamy, ludzi, o których się do tej pory nie pytaliśmy. Akurat ciekawy pomysł, jakby zrobić taki ranking zaufania influencerów, dokładnie, ludzi z internetu, ekspertów, ekonomistów, sportowców. Ale to zróbmy to, znaczy zróbcie to, dokładnie, zróbcie to jako kanał, znaczy pokażcie to, bo jeżeli tego nie będzie się pokazywało, to cały czas będzie takie absurdalne przeświadczenie, my tak w studni siedzimy, tylko to, co widzimy, to te cegiełki, które wokół nas są, nam się ciągle powtarza, że nawet głowy nie możesz podnieść, tam, ale tam jest światełko, tam warto by było zerknąć, bo tam jest zupełnie inny klimat, tylko wmawianie nam nieprawdy już spowodowało, że mamy pełne przeświadczenie, że świat się składa z Morawieckich, Tusków, z Hołowniów i z wszystkich innych, których nam się cały czas jak na talerz wkłada i mówi, nic nie możesz innego dostać, po prostu to jest wybór, który... Codziennie Brukselka, dokładnie. Panie doktorze, wracając do pana osoby, mówił pan o autorytetach, mówi pan o wartościach, no i właśnie chciałbym tak zapytać szeroko, jakie według pana są najważniejsze wartości, czy to w życiu prywatnym, czy publicznym, biorąc pod uwagę, że no, żyjemy tak naprawdę, że odnosząc się nawet do Platona, takim no, odbicia świata wartości, tak, że to jakby nasz świat buduje pewne wartości i determinują nasze zachowania. Znaczy, i pan się też często właśnie do tego odnosi. Znaczy największą wartość, którą ja sobie cenię i którą staram się kierować, z taką umiejętnością, jaką posiadam, jak każdy człowiek, więc to nie jest tak, że błędów w tym zakresie nie popełniam. Estetyka. Estetyka jest dla mnie taką wartością największą i ona w wielu wymiarach. Znaczy piękno, w każdym wymiarze, w mowie, w otoczeniu, w ubiorze, przez to ścigam tych młodych ludzi za łażenie w dresach i obrzydliwe czapki, które noszą, drodzy Państwo, o, to jest czapka piękna, drodzy Państwo, naprawdę. Zacznijmy nosić eleganckie rzeczy na głowie. Jak ja widzę mężczyznę z bąbelkiem, no to, drodzy Państwo, no, to jest żenujące. Matka, już powiedziałem w ostatnim programie, matka gorszą czapeczkę nakłada niż dziecko, bo ona podąża za dzieckiem. Dziecko idzie w dresach, matka, ojciec idą w dresach. No sportowcy jak cholera. No po prostu spodnie rozciągnięte, bluzy, wszystko jest to obrzydliwe. Nie jestem w stanie tego znieść. Tak samo jak nie jestem w stanie znieść języka obrzydliwego. Nie jestem w stanie znieść zachowań społecznych, które mają charakter obrzydliwy, którym ktoś mnie traktuje jako totalnego barana, którego można formować jak się chce. To jest dla mnie brak estetyki. W wielu wymiarach głupota jest też takim elementem braku estetyki, bo jak ktoś jest głupi, to nie powinien w ogóle zanieczyszczać przestrzeni i obciążać mnie, ale za to mądrość jest w tej estetyce piękna. Znaczy, ja naprawdę, to co powiedziałem, ja w kontekście na przykład profesora Modzeleckiego, czy profesora Mączyńskiego, profesora Rzyńskiego, ale świętej pamięci profesora Stacewicza, świętej pamięci profesora Chodubskiego. Boże, jak z nimi się chwilę porozmawia, ja naprawdę czuję, profesor Nowak, Andrzej Nowak, wykłady kapitalne, które w internecie udało mi się znaleźć, to są niesamowici ludzie. Ostatnio taki profesor specjalista z konstytucji, tylko nie chciałbym nazwiska przekręcić, profesor Ryszard Piotrowski. Jak on pięknie mówi, jaki sarkazm w nim jest przecudny, taki piękna inteligencja. Ja nie miałem dużo jakby kontaktu z tym profesorem w takim oglądaniu jego wypowiedzi nie miałem, ale Staniszki, kiedyś pamiętam, profesor Staniszki zrobiła na mnie niesamowite wrażenie sposobem komunikacji. Ludzie są tacy ludzie, którzy mówią elegancko, pięknie, mądrze. To wszystko jest dla mnie ważne. A nie ma pan wrażenia, że żyjemy aktualnie w takim świecie, w którym obala się autorytety, że jakby tak, pewna taka elitarność ginie? W sensie, ja to nie mówię elitarność w takim negatywnym sensie, gdzie ktoś na przykład jest wyniosły, dumny, jest takim, można powiedzieć, snobem, tylko takiej elitarności, którą my rozumiemy, jak na przykład, nie wiem, elita państwowa, tak, elita intelektualna, elita biznesowa, ludzie, którzy też potrafią patrzeć szerzej. Tak, znaczy na pewno się to niszczy i ignoruje, rozbija. Ale drodzy Państwo, naprawdę ja w swoim życiu spotykam cały czas przewspaniałych ludzi, mądrych ludzi, którzy dla mnie dają wartość. Znaczy, znalezienie punktu odniesienia, profesor Fiedor, człowieka, którego poznałem 2 lata temu,
wspaniały lekarz, chirurg, no, gigant również takiego, takiej mocy życia. To jest niesamowity człowiek, profesor generał Grzegorz Gielerak, który jest szefem Wojskowego Instytutu Medycznego, którego kilka lat temu poznałem, pisząc razem z nim raport w czasie pandemii. Pełna elegancja, taki sznyt, no to jest po prostu taki wspaniały człowiek w mowie, w zachowaniu. Mecenas Markiewicz, z którym mam przyjemność spotykać się w programie w Polsacie. Umysł giganta, no to jest po prostu pamięć, elegancja, język, Kinderstuba, którą ma, no to wszystko jest, słuchajcie, ci ludzie są pełni, oni są, profesor Jóźwik, z którym mam przyjemność pracować w Radzie w NCBR-ze, słuchajcie, ja mogę wymieniać masę, naprawdę, to ja nawet mam taki kłopot, bo boję się, że jak o kimś nie powiem, to jakbym krzywdę zrobił, to znaczy, że nie doceniłem. Proszę Państwa, ja mam wokół siebie tak wspaniałych ludzi i to jest obszar największej inwestycji, którą w życiu wykonałem i uważam, że budowa autorytetów, identyfikacja tych autorytetów, dbanie o te autorytety, profesor Hojna Duch, cudowna, ostatnio miałem przyjemność na herbacie z nią się spotkać, no, cudowny człowiek, mądry człowiek, znaczy, proszę Państwa, ja tym żyję, bo dla mnie to jest tak ważne i chciałbym, żebyśmy wrócili, odrzucili tą nieestetykę w każdym wymiarze. Autorytet też jest piękny, to jest właśnie powrót do normalnych zachowań. My musimy mieć te autorytety, podważanie tych autorytetów, negowanie, zaburzanie, opluwanie, to jest straszne. Znaczy, proszę Państwa, jeżeli my mamy skończyć w tym dresiarstwie obrzydliwym, w tej nijakości, w tej głupocie, która ma nas ogarnąć, to wszystko, to znaczy, by był koniec świata dla mnie. Znaczy, ja wychodzę z założenia, drodzy Państwo, że warto wyjść z ram, w które ktoś nam spróbuje wkładać, nałożyć taką czapkę, nawet jeżeli mam być jedyny na ulicy, bo ona chroni głowę. Styla ma być daleko. Tak, drodzy Państwo. Ale chodzi o to, żeby mieć odwagę, zrobić coś takiego. Zdejmijcie te czapki z bąblami, mężczyźni, bo wyglądacie skaradnie. Drodzy Państwo, mężczyzna, który swoją męskość buduje przez zapuszczanie brody, bo chce być drwalem i ma czapkę z bąblem, znaczy, to jest rozdwojenie jaźni. Znaczy, to już jest taka niespójność, którą w głowie sobie ktoś buduje, że to jest niewyobrażalne. Kobieta, która próbuje iść w szpilkach i w dresach i ubrana szkaradnie. Znaczy, spójność jest najważniejsza. Znaczy, szukajcie rzeczy, które do siebie pasują i nie udawajcie kogoś innego niż jesteście. I wtedy naprawdę jest łatwiej w życiu. Znaczy, łatwiej i zbudujemy o wiele więcej wartości. Z tego względu wydaje mi się, my nie wierzymy politykom. Politycy są całkowicie niespójni. Oni po prostu... Mi się wydaje nam sztuczni, mam wrażenie. Sztuczni, nieprawdziwi. My to odrzucamy. My naprawdę, drodzy Państwo, bez względu na to, co opowiadamy, jak ja wchodzę do muzeum i widzę fatalnie ubranych ludzi, to zastanawiam się, człowieku, przecież ty przychodzisz do świątyni piękna, i widzę, że się zachwycają do obrazami. No to po co na siebie nakładasz to dziwadło? Po co siebie niszczysz tym, w jaki sposób się zachowujesz? Po co to robisz? Skoro tak naprawdę naturalnie jest, że dążymy do piękna. Chcemy, żeby to było wspaniałe. Chcemy, żeby to otoczenie było dla nas takie budujące, kreatywne. To wszystko jest dla nas ważne. To wróćmy do tego. Zróbmy, żeby ta Polska, żeby ten świat był... żeby był piękny, więc najwyższą wartością jest estetyka i pod nią zaciągam wszystko, co jest dla mnie ważne. Szanowni Państwo, do tematu polityków może jeszcze kiedyś przed kamerą, poza kamerami się wróci, ale jeszcze tak naprawdę personalnie mówi się, że w życiu najbardziej budują porażki, doświadczenia wyciągnięte z tych porażek, no ale oczywiście nie tylko, również zwycięstwa. No i teraz pytanie do Pana, gdyby miał Pan wymienić swoją największą porażkę, największe zwycięstwo w życiu, jakiś przełom. Czy jest coś takiego, co panem wstrząsnęło, co na pana tak mocno wpłynęło, że po prostu wiedział pan coś, czego pan wcześniej nie wiedział? Coś bardzo istotnego. Znaczy, na pewno jak byłem w liceum i byłem uczestnikiem wypadku i tam był taki moment, kiedy no to, że żyję, to też jest nadzwyczajna rzecz dla mnie. Wówczas takie sobie uświadomienie,
że życie to jest moment, jest i go nie ma. To ja nie byłem akurat sprawcą tego wypadku, byłem uczestnikiem tego wypadku. To było niezwykle budzące, naprawdę niezwykle budzące, takie trzeźwiące i może po części to, co Państwo widzą we mnie, to jest właśnie to, że jestem obudzony, że ja nie mam w sobie takiego snu naiwności, którym żyjemy, dopóki ktoś nas z nami nie wstrząśnie. Więc to jest rzecz, która była dla mnie takim niezwykle silnym bodźcem, który spowodował, że każdy dzień jest ważny, bo jutro może go nie być. I tak mówię, tak jak to czuję, znaczy to był dla mnie bodziec. Największą porażką, wszystkie te porażki takie, nie wiem, jakieś tam finansowe, organizacyjne, to w ogóle jest, drodzy Państwo, nieistotne. Dla mnie największą porażką był i coś, co czuję cały czas jako ból, to jest jak bardzo ważny dla mnie człowiek, profesor Janusz Stacewicz, odchodził ze szkoły głównej handlowej z uwagi na reformę Gowina, zwalniano go. Robiłem mu, tak organizowałem mu taki pożegnalne spotkanie, żeby docenić go, żeby dać mu sygnał, że to jest ważne, że był z nami. To potem stałem z nim już po zakończeniu tego wszystkiego, czekając na taksówkę i rozmawiałem i umawialiśmy się na spotkanie. I 3 miesiące później profesora już nie było, bo ja nie znalazłem czasu. Bo nie miałem... Wszystko inne było ważne. To jest największa porażka w moim życiu. Największy sukces? Największym sukcesem są moje dzieci. Dla mnie. To, jakie są, to w jaki sposób widzą świat, w jaki sposób się komunikują ze mną, w tym świecie, który jest obrzydliwy, uchronienie ich przed upadkiem, który jest bardzo powszechny wśród młodzieży, to jest dla mnie dziś największą wartością i dobre relacje z rodzicami. To jest też wartość, dlatego że też to jest rzecz, która dzisiaj nie jest powszechna i też często tracimy. To jest sukces. I trzeci sukces to są te autorytety, które spotkałem, które chcą poświęcać mi czas. To jest dla mnie niesamowite, rektorze, że tak wielcy ludzie, w czasie rozmawiamy, ja tu mam telefon, profesor Modzelewski dzwonił. To jest niesamowite, ten człowiek jest bardzo zajęty, ma swoje życie, ale w tym życiu widzi mnie. To jest dla mnie nadzwyczajne. To jest dla mnie naprawdę nadzwyczajne. W grudniu tego roku, poprzedniego, czyli bo jesteśmy w 2023, zrobiłem taką kolację z ważnymi dla mnie osobami. No to tam właśnie się pojawiła pani profesor Mączyńska, profesor Fiedor, profesor Gielerak, profesor Modzelewski, mecenas Markiewicz. Słuchajcie, drodzy Państwo, to było magiczne. To było magiczne, naprawdę. Kilka godzin rozmowy z tymi ludźmi. To traktuję jako największy sukces w swoim życiu, że jak zadzwonię do tych ludzi, to oni mi nie odmawiają. Panie doktorze, już tak naprawdę zamykając klamrą tę całą rozmowę, oprócz tych wartości, oprócz tego wszystkiego, mam wrażenie, że wśród pana wartości bardzo ważny jest naród, rodzina, powiedziałbym taka wspólnota, patriotyzm. Też pan nawiązywał do Polski. No, cała pana działalność jest związana właśnie z życiem publicznym, jest poniekąd związana oczywiście z tym, co może czekać Polska, jakie mogą być jej dalsze losy. No i tak już patrząc na te, no w tym roku 35 lat III RP i patrząc na to, jaka może to państwo czekać przyszłość, co by pan tak powiedział na koniec, bo mamy wiele wyzwań, mamy wiele możliwości, natomiast mam wrażenie, że też właśnie internet w pewnym momencie pobudził wiele postaw patriotycznych i poruszył wiele tematów, które były gdzieś tam schowane,
pod kołdrą i nagle to ktoś się odsłonił tak. I okazało się, że interesuje to więcej osób, niż moglibyśmy przypuszczać. Znaczy, jest ciężko, wie pan, w jednym zdaniu zawrzeć jakąś taką, jakieś takie przesłanie, które chyba nawet państwo tego ode mnie oczekujecie, żebym coś takiego robił. Znaczy, ja naprawdę cały czas wierzę w to, o czym rozmawialiśmy przez godzinę prawie, że w Polsce jest bardzo dużo mądrych ludzi i że jest na nich czas. I że my sobie wzajemnie damy szansę na to, żeby tych ludzi wynieść do takiego procesu uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Polski. I to jest dla mnie bardzo, bardzo wartościowe, że państwo zauważacie takie osoby jak, taką osobę jak mnie, czy jakiekolwiek inne osoby, które cenicie, bo przecież jest tyle takich atrakcyjnych sygnałów, które wokół was są, internet jest pełny głupoty, w którą mógłby człowiek wpaść i się utopić w niej, a decydujecie się na to, żeby właśnie zwartościować pewne rzeczy, żeby powiedzieć, że coś jest dla was ważne. Słowo naród, ojczyzna, Rzeczpospolita, drodzy państwo, 3-4 lata temu, jak używało się tego w telewizji czy w mediach, to było takie podejrzane, to znaczy to chyba coś z tobą jest nie tak, skoro używasz takich słów, a dzisiaj już coraz częściej, coraz mocniej i myślę, że dużą pracę wykonujemy, dużą pracę też ja wykonałem, kompatriota, jak państwo nie znacie, to sobie spróbujcie odnaleźć. W ogóle pan bardzo często nawet nie mówi tylko Polska, pan mówi właśnie samo Rzeczpospolita, co jest w ogóle, ja bym tak powiedział, tak. Nawet nawiązaniem, bo to też jest czasami istotne rozróżnienie, Rzeczpospolita a Polska, tak, bo Rzeczpospolita oprócz tego, że to się nam kojarzy, że to jest wszystko nasze, że jakby to jest nasze wspólne dobro, tak. To jeszcze nam się kojarzy z tą Rzeczpospolitą, obojga narodów, Rzeczpospolitą, że my się bijemy za Rzeczpospolitą. Tak, ale to jest piękne. Że ojciec, się król to ojciec, a Rzeczpospolita matka, tak? Znaczy, to bazuje na tym, o czym powiedziałem, tej estetyce. Znaczy, ja lubię słowa duże, piękne, wartościowe, bo one mnie budują i jakby wpisują się w takie oczekiwanie wielkości narodu, którego jestem członkiem i tych moich kompatriotów, których ja bardzo cenię, bez względu... To też jest ciekawe właśnie, że... I za to państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ja nie mam agresji od państwa w żadnym wymiarze. Nawet jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, nie ma agresji. To jest niesamowite. To jest tak piękne, bo mi się marzy Polska bez takiej agresji, która jest powszechna, która służy zdobywaniu, utrzymywaniu władzy. A okazuje się, że my możemy komunikować się zupełnie inaczej, zauważać siebie, zresztą też bardzo serdecznie dziękuję, że państwo zauważacie i dajecie sygnał i uśmiechacie się, widzicie, ja staram się też was widzieć, jak się spotykamy i zauważać każdego, kto się do mnie skieruje swoją uwagę, głos, machnie ręką, super i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Zauważajmy siebie, to jest chyba najważniejsze. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest chyba też istotne. Zauważmy, że te my jest ważne. My. Nie ja, nie mną, tylko my. My łączy. Jeżeli będziemy my silni, my razem, my jeżeli będziemy, to optyka i ocena wszystkiego, co się dzieje, będzie miała zupełnie inną wartość i da nam o wiele więcej korzyści nam, bo to my. No mówię teraz o wewnętrznych sprawach, w sensie tego, jak my się możemy postrzegać już tak na koniec. Naprawdę ostatnie pytanie zewnętrznie. Rzeczpospolita, Polacy to jest naród, który w historii świata odegrał, no mam wrażenie, dość znaczącą rolę, w sensie na pewno zostawił znaczący ślad mimo wszystko. No jednak mam wrażenie też,
to jest nawet może niezaprzeczalny fakt, że jesteśmy dość mocno poturbowani przez najnowszą historię tego, co się działo z naszym państwem, z naszym narodem. Uważa pan jeszcze, patrząc na dzisiaj, też na to, jak politycy postępują, jakie jest nastawienie narodu, że Polska odegra w historii jeszcze Europy czy świata taką znaczącą rolę, że jest w stanie w jakiś sposób się wybić. Ja nie mówię terytorialnie oczywiście, to nie mówię o jakichś, nie wiem, o husarii, tak, o jakichś takich, bym powiedział, też wspomnieniach związanych z historią, ale ja tu mówię, czy rzeczywiście Polska może też stworzyć kulturę, czy też stworzyć biznes, czy też stworzyć coś innego, takie sposoby oddziaływania takiego tak zwanego soft power, na to, żeby jeszcze tą znaczącą rolę odgrywać i rzeczywiście coś znaczyć. Stworzymy, zaistniejemy, zrobimy. Polska to my, więc ja jestem przekonany, że tak będzie. Czy jestem... Ja mam takie pełne przeczucie wagi czasu, miejsca i dumy z tego, że tutaj jestem. Jestem w narodzie dla mnie nadzwyczajny. Czyli ja naprawdę, jeżdżąc po świecie, szanując wszystkie nacje, które spotykam, ale ja naprawdę mam dumę z tego, że pochodzę, czy jestem Polakiem i pochodzę z tego narodu. Ja jestem przekonany, że my jesteśmy w stanie robić nadzwyczajne rzeczy. I ja jestem przekonany, że my możemy mówić, że będziemy jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie, jak nie najsilniejszą. Ja powiedziałem, to jest traktowane jako żart, ale jestem przekonany, drodzy Państwo, że będzie taki czas, kiedy strefa polskiego złotego będzie istotna i atrakcyjna dla tych, którzy będą się chcieli do niej przyłączyć. Ja naprawdę jestem przekonany, że my będziemy robić duże rzeczy, nadzwyczajne rzeczy, my. Tylko wszystko zależy od tego, kogo my sobie uplasujemy na lidera, czy liderów, i czy damy szansę wejść w przestrzeń publiczną właśnie tym ludziom, którzy nie są destrukcyjni, nie są tacy brzydcy w każdym wymiarze, tacy obrzydliwi, którym powinniśmy powiedzieć już dość. Znaczy, bez względu na to, jak ktoś nas mami, jest szkodnikiem, a szkodnikom nie powinno się dać przestrzeni do zniszczenia wartości, którymi dysponujemy, więc wszystko będzie zależało tak naprawdę od tego, jakie my decyzje podejmiemy i czy my nie będziemy w stanie, co by było, drodzy Państwo, a gdybyśmy na przykład wyzerowali wybory. Wszyscy mówią o pewnej odpowiedzialności, że trzeba pójść na wybory i zagłosować. No, zagłosować na to, tą fikcyjną demokrację, którą ktoś mi układa listy i mówi, że ja mam stąd wybierać. A co by było, gdyby w wyborach samorządowych, czy w wyborach samorządowych startujący nie dostali żadnych głosów. Nic, zero. Odbyły się wybory. Nikt nie został wybrany. Bo Polacy nie chcą tego. Nie chcą tego mamienia, oszustwa i twierdzenia, że politycy, liderzy zadecydują o wszystkim, co mamy, co nas będzie spotykało przez następne lata, bo nagle stwierdzą, że oni mają do tego prawo. Jakie prawo mają? Co by było, gdybyśmy takie lanie sprawili, udowadniając, że my was nie wierzymy. W ogóle mi się marzy, żeby w wyborach na przykład do parlamentu liderzy nie wchodzili. Nagle po prostu zwalamy lidera danej partii. My, skoro nie potrafią zwalić tego lidera z piedestału członkowie tej partii, to my zwalamy, wywalamy go za parlament. Wywalamy go z jakichś tam list samorządowych, jeżeli to jest jakiś tam człowiek, który nam nie pasuje. Nie musicie głosować na tych samych prezydentów, nie musicie głosować na tych samych wójtów, nie musicie mieć ciągle tych samych marszałków. Ludzie, no ile można udawać, że cokolwiek robią? Nie musicie. Drodzy Państwo, nie musicie. Nie musimy. Więc tego nie róbmy. Szanowni Państwo, to był na koniec apel, można powiedzieć, to było powiedziane, gorącej krwi Suwalszczyzny. Mogą Państwo oczywiście dawać znać, co Państwo sądzą o formacie, o tematach poruszanych, bo tak jak tu zresztą wielokrotnie wspomnieliśmy, Państwa głos również ma znaczenie. Oczywiście bardzo Państwu dziękuję, Państwa i naszym gościem był dr Artur Bartoszewicz. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu.